28 lipca podczas Światowych Dni Młodych na Błoniach powiedział, że serce miłosierne ma odwagę, by porzucić wygodę. Serce miłosierne potrafi wychodzić na spotkanie innych. Potrafi objąć wszystkich. By móc zrealizować te słowa, trzeba być człowiekiem mądrym i dojrzałym. Dlatego też my, rodzice, przychodzimy tu do naszej wspólnoty, aby prosić księdza biskupa o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej naszym dzieciom. Ze swojej strony pragniemy obiecać, że jako rodzice zrobimy wszystko, by dary Ducha Świętego, które dziś zakorzenią się w sercu naszych dzieci, znalazły sposobność i przyjazne środowisko do wzrostu i rozwoju, aby dnia pewnego mogły na wzór Mistrza i Pana zrealizować słowa. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem, na ostatek podłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu oddał Pan, sprawiedliwy sędzia. Wielkie bardzo dziękuję. Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu wierzbowania zgromadzonej tu młodzieży parafii pod wezwaniem świętych archaniołów Rafała i Michała. Droga młodzieży, powiedzcie, przez zgromadzone tutaj kościoły, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Ćwiczył. Nie pozrywaliście sobie strun głosowych? No to całe szczęście, bo myślałem, że tak się stanie. Z taką mocą, jak przed chwilą w tej parafii, młodzież mi w tym roku nie odpowiadała na moje pytanie, które stawiam zawsze w tym momencie po Ewangelii. Pytanie o pragnienie, jakie w sercu nosi młodzież, która chciałaby się spotkać z Duchem Świętym dla umocnienia swojej wiary. Mam taką nadzieję, że słowa tak głośno i stanowczo przez Was wypowiedziane to nie jest tylko i wyłącznie słowo wyrecytowane, bo ksiądz Maksymilian, przygotowując nas na dzisiejsze wierzbowanie, Wam powiedział, że trzeba te słowa z mocą wypowiedzieć. Myślę, że te słowa są także Waszym szczerym pragnieniem. Mężnie wyznawać wiarę, postępować według jej zasad. Wiemy, że dla katolika, nie człowieka o profilu katolickim, tylko dla człowieka, katolika, takim podstawowym elementarzem, drogowskazem jest dekalog. Sakrament bierzmowania jest właśnie po to, żeby Was umocnić na drodze wzrastania w takiej właśnie wierze.